A to będzie podróż z kolejnym gościem, który jest seksuologiem klinicznym, psychoterapeutą, dr Robert Kowalczyk, autor książki, współautor książki Sztuka bycia razem. Jak zobaczycie okładkę, to oczywiście skojarzenie będzie jasne. Nie da się uciec od tej, od porównania ze sztuką kochania Michaliny Wisłockiej, prawda? To prawda. Tutaj. Jest tam nawiązanie do serii książek, tak, wydawnictwa Agora. Tak, to prawda. Całą serię zbudowano. Dodajmy, że obok Roberta Kowalczyka tu jest jeszcze Dawid Krawczyk i Agata Stola. Ta książka jest ich wspólnym dziełem. Dawid Krawczyk jest dziennikarzem. To prawda, Agata jest psychoterapeutką i seksuolożką. I pracujecie razem. Tak. No to proszę powiedzieć, z jakich, nie wiem, potrzeb, z jakich doświadczeń, z jakich rozmów ta książka powstała? Pracujemy razem, mamy razem Instytut Splot. Od lat prowadzimy psychoterapię par. I na podstawie naszych doświadczeń chcieliśmy zbudować właśnie jakąś taką podpowiedź. Nie odpowiedź, tylko podpowiedź, jak lepiej żyć razem i spróbować też dotrzeć do tych par, które z jakichś powodów nie chcą albo nie mogą pójść do psychoterapeutów. Mm-hmm. A sztuka bycia razem to jest sztuka kochania, czy niekoniecznie? Różnie to bywa, bo jeżeli chodzi o motywację pojawienia się relacji, jest ich bardzo wiele. Dla niektórych będzie to te kwestie związane z miłością, oczywiście w takim romantycznym przekonaniu to jest podstawowa motywacja, natomiast jak dowiadujemy się z naszej kanapy w gabinecie, no te motywacje są bardzo, bardzo różne. No, piszecie, że najczęściej waszymi pacjentami są 30-40-latkowie, chociaż bywają młodsi, bywają starsi, ale to ta grupa jest chyba najczęściej w gabinecie. Przed chwilą rozmawiałam o pokoleniach, ale oczywiście w zupełnie innym kontekście. Ale czy to znaczy, że kryzysy w związkach pojawiają się najczęściej właśnie w tej grupie wiekowej, czy to ta grupa po prostu najchętniej, nie wiem, zaczyna terapię? To jest ciekawe pytanie, bo oczywiście możemy to popatrzeć na to, że mamy osoby o wiele bardziej dojrzałe, które są o wiele bardziej świadome i często zbudowanie już na późniejszym etapie relacji wymaga o wiele więcej pracy. I w związku z tym też kryzys. W ogóle nie bójmy się tego określenia kryzys w relacji. No pan pisze tutaj, że to wcale nie jest nic negatywnego, żeby niekoniecznie negatywnie sądzić o kryzysie, prawda? Dokładnie. Kryzys to jest pewna zmiana struktury, która już była utrwalona, to znaczy jakaś przemiana. I to też jest, uderza w takie założenie, jeżeli popatrzymy na relacje, że relacje się nie zmieniają. To znaczy, że poznajemy tą osobę na przykład w wieku 25 lat, no i ona już tam do końca będzie bardzo podobna albo taka sama. Różne są koncepcje, które mówią, że właśnie no jednak te przemiany w długotrwałych związkach są. No i też kryzys się może... Ludzie się po prostu zmieniają, ludzie, tak? Się po prostu zmieniają. To tak jest, że to kobiety, znaczy przynajmniej takie jest powiedzenie, że kobiety myślą, że facet się dzięki nim zmieni, a mężczyzna myśli, że kobieta się właśnie nie zmieni. Tymczasem wszyscy chyba dążymy do tego, żeby tę drugą osobę trochę pozmieniać na swoją modę. Tak, no i tutaj to możemy powiedzieć, że to jest takie wyobrażenie, użyję takiego terminu bardziej psychologicznego, narcystyczne, że dopasowujemy osobę do nas. I to też spotykamy się z takim przekonaniem, niestety w kulturze bardzo głęboko osadzonym, że jeżeli... O, te dwie połówki mają się spotkać, dwie połówki jabłka, czegokolwiek. I one będą wtedy idealnie dopasowane. To znaczy, że wtedy będziemy wiedzieć i będziemy żyć długo i szczęśliwie, a na grobie wyrosną i lilię, wiadomo. Tylko tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? No bo spotykają się jednak dwie różne osoby z dwóch różnych światów trochę i próbują się w jakiś sposób negocjować to bycie razem. I to znowu na początku w relacji. Jeżeli popatrzymy, jak one się rozwijają według wielu koncepcji, one mają dość spójny trzon i mówią coś takiego. Na początku zakochujemy się w własnym wyobrażeniu osoby, czyli w projekcji, jakbyśmy to opisali bardziej naukowo. Tak, w nadziejach, które wiążemy z tą osobą i z tą całą relacją też. No tak, otwiera drzwi szarmanski, zapłacił za kolację hojny. No i lubimy się w tym zakochiwać. No i następuje pewien etap rewizji tych przekonań, które oczywiście czasem są prawdziwe, ale czasem nie.
po jakimś czasie, dopiero jak zaczynamy się poznawać. I to są z reguły pierwszy kryzys. O, ale na początku było inaczej. Tylko pytanie, czy rzeczywiście było inaczej, czy wyobrażaliśmy sobie tą sytuację w określony sposób. A czasem sposób. Nawet jak te czerwone lampki się gdzieś tam zapalały, to szybko je gasiliśmy, prawda? Żeby nie zauważać, nie dopuszczać do siebie, że przecież to jest inaczej niż wyobraziliśmy sobie. Tak, i bronimy też i wyłączamy je dość sprawnie, bo mamy to wyobrażenie tego idealnej relacji. I tutaj akurat częściej zauważyłem prym wiodą kobiety taki, w taki sposób, że pomijają te sygnały alarmowe. To znaczy mamy idealny związek. Tak jakby rozmowa w ogóle o tym, że coś jest nie tak, podważała istotę relacji. A rozmowa jest istotą relacji przecież. No, i bardzo mi się podoba zdanie, które pada w tej książce, że najgłośniejszą syreną alarmującą o kryzysie jest cisza. To prawda, tak jak śmiercią miłości nie jest na przykład, nie wiem, złość, kłótnie, tylko cisza. To jest... Ale cisza, czyli ciche dni, czy cisza, czyli nierozmawianie, bo nie ma o czym? Też nierozmawianie, bo nie ma o czym. To jest już w takich... No, to pokazuje, że no, nie mamy już sobie nic do powiedzenia, nie ma jakiegoś wzajemnego zaciekawienia sobą. Ale ciszą też można karać. No i te ciche dni, no to jest... To jest tortura. Dla wielu osób jest to tortura i to jest pomijanie, omijanie. To jest przemoc chyba też, prawda? Może być przemocą, tak. Jeżeli ktoś to stosuje jako jakiś rodzaj tresury partnera bądź partnerki, to rzeczywiście jest to, czy można to interpretować jako przemoc. Też mówi pan, że te kryzysy na nie się trzeba przygotować, że one w związku po prostu są rzeczą stałą, tak? Że po prostu one będą. A jak często jest tak, że te kryzysy udaje nam się pokonać? Znaczy inaczej, czy częściej udaje nam się te kryzysy pokonać, czy częściej jednak wymieniamy sprzęt? To ciekawe pytanie, bo z jednej strony chciałbym też jakby znowu rozbroić słowo kryzys, bo kryzys też wiąże się z czymś nowym, a może też ciekawszym dla nas, bardziej interesującym. To jest przemiana czegoś. Tak. To jest jakaś dekonstrukcja jakiegoś systemu i może to być naprawdę coś dla związku niezwykle rozwojowego. Nie koniec, tylko początek na a przykład pozostanie, jakiś, tak. A pozostanie właśnie może być, ta stagnacja może być dla związku dusząca i ten rozpad relacji może się pojawić. Nie, pytam raczej o to, co wynika z pana doświadczenia z gabinetów, jak często ludzie się poddają, mówiąc nie, ta terapia nie ma już sensu. Jak często pan się poddaje, mówiąc ta terapia nie ma już sensu? To znaczy, dość rzadko. Terapia, czy przyjrzenie się tej sytuacji zawsze ma sens, bo nawet jeżeli zostanie podjęta taka decyzja, że wychodzimy z relacji, to też wchodzimy z pewnym bagażem do nowej relacji. I może powielamy jakieś schematy, które są w dłuższej perspektywie destruktywne. Ale znowu, wracając do tego, jak często pary jakby zmagają się z kryzysami, no bardzo często i też je potrafią bardzo pozytywnie przepracować. Mają poczucie i terapia też daje tą parę oczu, która potrafi z innej perspektywy spojrzeć na to, co się dzieje w relacji. Chociaż jest pewną szansą. Z jednej i z drugiej strony pewnie jest takie oczekiwanie, żeby ten terapeuta stanął po mojej stronie, tak? A, to też jest taka fantazja dość częsta, że to się tworzą jakieś obozy, prawda? O, ja tu przyprowadzę partnera bądź partnerkę, osobę partnerską on ci powie... Tak. To, co ja mówię, powie ci, że jest prawdą. Tak. I przetłumaczyć. To też jest moje ulubione zaklęcie, że proszę wytłumaczyć mojemu partnerowi, mojej partnerce, jak jest, bo ona, ja mówię do niej. Proszę wytłumaczyć, że ja mam rację, tak? To jest dość często. Pytałam o te wymiany sprzętu, tak a propos sprzętu. Ta nieopróżniona zmywarka, kiedy zaczynamy się o nią kłócić, to znaczy, że jednak podłożem tej kłótni wcale ta zmywarka nie jest, prawda? No tak jak często... Skarpetki! Zdrada! To często wierzchołek góry. I tam pod tym jest mnóstwo innych treści, a to jest tylko ta przysłowiowa wisienka na torcie. Ale ta wymiana to jest ciekawa, bo żyjemy w takich czasach, kiedy pojawiły się takie terminy, nawet tinderyzacja randek i tinderyzacja relacji. Tak, właśnie też o to chciałam zapytać, ale jeszcze tylko nawiążę do jednego zdania, które bardzo lubię, czyli do tego, co powiedział profesor Wiśniewski, co mawiał, że w dobrych związkach, w dobrych relacjach naczynia myją się same. A wy też mówicie o tym, że nawet pieniądze, tak, że kryzysy mogą się zacząć od wejścia do Biedronki, że pieniądze bywają nawet częściej podłożem kryzysu, aniżeli seks.
To prawda, bo to jest też spotkanie się z pewnymi nawykami, wyobrażeniami na temat tego, na przykład właśnie jak powinniśmy gospodarować pieniędzmi. I w początkowych etapach relacji często jest to takie, zobaczymy co się zdarzy. Dlaczego ten przykład z Biedronką jest moim zdaniem doskonały? Dlaczego nie każdym sklepem, bo to nie tylko chodzi o Biedronkę, ale iść do sklepu właśnie z koszykiem i zobaczyć, jakby co jest na przykład brane z półki, kto później, jak jest dzielone. Czyli jak rozumiem, to ma być ten test, tak? Mógłby być, prawda? I to jest też i w takich właśnie dość prozaicznych sytuacjach, takich, których powtarza się przecież permanentnie, jest trochę ta sól tej relacji. A dlaczego my właściwie na początku relacji o tych pieniądzach nie rozmawiamy, że to właśnie ma się jakoś tam ułożyć w praniu, jeśli już o tych zmywarkach mówimy, że nie wiemy, jaki ktoś ma stosunek do pieniędzy. Właściwie nie wiemy, ile ta druga osoba zarabia, czy jest sknerą, czy będzie się dzielić, czy będzie chciało, nie wiem, mieć wspólne konto, czy nie wspólne konto. W ogóle o tym nie rozmawiamy. To ciekawe, bo to też jest, można powiedzieć, szerzej. Spotkałem się z takim badaniem, w którym pojawił się taki wniosek, że Polacy najczęściej wstydzą się tego, że na coś ich nie stać. Mhm. To jest największy wstyd. Ukrywanie, że właśnie jesteśmy, no właśnie na przykład na coś nas nie stać, albo coś jest ponad nasze możliwości. I wracając do pieniędzy, są takim bardzo drażliwym, bo dla wielu osób pieniądze są miarą tego, kim jesteśmy. Mhm. W związku z tym, jak sobie na przykład w danym momencie nie radzimy z tymi pieniędzmi, czy właśnie mamy trudność z gospodarowaniem, to znaczy, że to od razu źle świadczy o nas. A może to znów wracamy do tego wyobrażenia, że ta druga osoba, którą spotykamy, pomyśli o nas, że my, nie wiem, właśnie jesteśmy gorsi, bo mamy może mniej pieniędzy. A może wcale tak by nie było, gdybyśmy po prostu o tym powiedzieli na wstępie, tak? To prawda. I też to jest niestety z takiego przekonania trochę z relacji z rodzicami, że ktoś na przykład za nas coś zrobi albo też za nas zapłaci. Mhm. No właśnie, to jak sobie na samym początku poukładać sprawę wydatków, sprawę pieniędzy, żeby potem nie było kwasów? Przede wszystkim o tym porozmawiać i też jak się pewne rzeczy dzieją, to o tym też to w jakiś sposób uwypuklić, na przykład jak my się czujemy, jeżeli źle się czujemy, że ktoś za nas płaci w restauracji, to o tym powiedzmy. Jeżeli źle się czujemy, że za kogoś płacimy, to też o tym powiedzmy, bo to nie zniknie, to nie wyparuje, to w tysiącach sytuacji później będzie się odzwierciedlać. Mhm. A czy współczesny świat przyniósł takie zarzewia konfliktów, czy przyczyny kryzysów, których świat sprzed lat 30 czy 40 nie znał? Telefon. O. Tutaj teraz pytanie, ile czasu spędzamy przed telefonem? Telefon, w ogóle internet, tak, prawda? Tak, ta osoba, ta osoba, ta rzecz, to działanie, które nam przeszkadza w byciu w pełnej komunikacji. No, też jest podejmowany tutaj temat cyberseksu. Co to za zjawisko? To się coraz częściej to zjawisko, to znaczy generalnie seksualność, seks i internet. I ile czasu jest spędzane w internecie, to jest, no często to widać nawet w ustawieniach telefonu. A druga rzecz, że przenoszona jest pewna aktywność, w tym aktywność seksualna do internetu i staje się ona częstsza, staje się pewnym wzorem, punktem odniesienia dla seksu realnego, a to niestety jest... Realnego. Tak, niestety. Okay. Przepraszam, źle usłyszałam. No dobrze, ale czy ten cyberseks jest zawsze zjawiskiem negatywnym? Bo wydaje mi się, że na przykład w związkach, które muszą się na jakiś czas nie rozstać, ale dlatego, że ktoś, nie wiem, pracuje gdzie indziej, czy to są takie związki na odległość, no to te wszystkie aplikacje, które na przykład na odległość potrafią potęgować doznania erotyczne, no to chyba jest to dobre dla związku. No tak, to jest w takich sytuacjach doskonały sposób na komunikację, tylko jeżeli ten cyberseks jest umiejscowiony na przykład tylko w pornografii, kiedy tam nie ma partnera bądź partnerki, albo ta osoba jest podkładana pod to, co się dzieje w pornografii, no to mogą się pojawić różne problemy w relacji. Tym bardziej, że się tworzy coś takiego, jak czym częściej coś oglądamy, to się wytwarza pewne przekonanie, a porno to jest bajka o seksie. I to jest tak, że oczywiście możemy sobie wyobrażać, że nasz partner bądź partnerka jest królem bądź królową, natomiast wiemy dalej, że to jest pewien rodzaj konwencji, a trochę z seksem w internecie, a szczególnie w pornografii, pojawi się jakiś, że to jest jakaś podpowiedź, jakiś skrypt do tego, jak ten seks ma wyglądać w sypialni. No i niestety, znowu, patrząc na pornografię, to jest bardzo specyficzny rodzaj filmu, na którym aktorzy są wybierani po warunkach, sceny są montowane
a potem ma się stać to jakąś taką dosłowną podpowiedzią. No jeżeli ktoś tak myśli, to jest bardzo trudne. Bardzo długą scenę seksu można zmontować z naprawdę bardzo wielu scen. To prawda, to prawda. A ilu, bo mówił pan o tej tinderyzacji życia, co to takiego? To jest takie zjawisko, które teraz jest obserwowane, dlatego że mamy coraz więcej aplikacji, które pomagają nam się spotkać. I w związku z tym w tych aplikacjach też one mają pewną specyfikę. Znaczy, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że są aplikacje, które mają nas pozostawić w tych aplikacjach, a wcale nie poznać kogoś. I to jest też to, bo to tu jest interes aplikacji, bo przecież po co nam raz mamy wykorzystać. W związku z tym jak najdłużej mamy w tym być, no ale to na marginesie. Ale wróćmy do tej aplikacji jako pewnego sposobu poznawania. To jest przeglądanie katalogu. Supermarket. Trochę tak, tak. I szukamy tego jedynego czy tej jedynej. I na przykład właśnie jest to ten rodzaj poznania. Już załóżmy, że doszło do tego. I właśnie tak jak powiedziałem, na początku są te projekcje, te oczekiwania. Mhm. Niby wszyscy to wiedzą, no ale różnie to bywa. I pojawiają się te pierwsze randki, pojawiają się pierwsze rozczarowania. No nie otworzył tych drzwi. A przecież w idealnym związku otwiera. No ale mam przecież ranking tych 10 osób, które na mnie czekają. To może numer 2 to zrobi. Mhm. I to można tak przeskakiwać bez końca. A wielu ma pan pacjentów, którzy skarżą się na tinderyzację życia? Czy frustruje ich to? Tak, to są osoby, które po pewnym czasie przychodzą, że zauważają, że pojawia się pewien schemat. Na przykład właśnie poznają, a później zaczynają dewaluować tą osobę. To znaczy, przecież było tak idealnie, a później nagle, nie wiem, mijają tygodnie, czasem też miesiące, że koniec. I kolejna, i kolejna, i kolejna, i ten sam schemat. I to a jest są dla też osoby, sygnał. Które wolą bardzo długo pozostawać w tym cyberkontakcie, prawda? I odkładają w czasie spotkanie w realu. Zachęcacie, żeby tę książkę czytać albo w parach, albo w grupach. My też oczywiście do jej lektury zachęcamy. Dr Robert Kowalczyk, współautor razem z Dawidem Krawczykiem i Agatą Stolą książki pod tytułem Sztuka bycia razem. Pięknie dziękuję za spotkanie. Jeszcze by się pogadało dłużej, więc dziękuję proszę bardzo. Już dzisiaj przyjąć zaproszenie, bo myślę, że jest to temat, który warto co jakiś czas przypominać. Jest to ważna historia, szczególnie w dzisiejszych czasach.